pod tytułem kiedy. Czemu nie warto iść do sklepu zoologicznego? Kiedy idziesz do sklepu zoologicznego, to musisz odpocząć. Kiedy to bolą cię nogi. Kiedy bolą cię nogi, musisz odpocząć. Kiedy musisz odpocząć, to dojdziesz już do sklepu zoologicznego. Kiedy dojdziesz już do sklepu zoologicznego, spotkasz psa lub kota. A kiedy spotkasz psa, może cię ugryźć. A kiedy cię ugryzie, będzie cię boleć. A kiedy będzie cię boleć, będziesz płakać. A kiedy będziesz płakać, spotkasz się z kotem, aby cię przytulił. A kiedy spotkasz się z kotem, aby cię przytulił, może cię zadrapać. A kiedy może cię zabratać, będzie cię bardziej boleć. A kiedy będzie cię bardziej boleć, to już się zrobi strób. A kiedy zrobi się strób, to strób odpadnie. A kiedy strób odpadnie, to już nie pójdziesz do sklepu zoologicznego. A kiedy nie pójdziesz do sklepu zoologicznego, to wrócisz do domu. A kiedy wrócisz do domu, nie będziesz mógł nigdzie wychodzić. A kiedy nie będziesz mógł nigdzie wychodzić, nie spotkasz już kota ani psa. A kiedy nie spotkasz kota ani psa, to nie pójdziesz do sklepu zoologicznego. Dlatego warto nie iść do sklepu zoologicznego.